mają czas. Jakie to zgodne rodzeństwo, aż miło popatrzeć, nigdy się nie kłócą. A ta Gosia nasza to taka mądra dziewczynka i zna się na tych urządzeniach jak niewielu. A Jaszek jak nam wyrósł, a jaki sprytny. Dlaczego pozwalacie dzieciom siedzieć na stole? Niechże siedzą gdzie im wygodnie. Nie jesteście głodni, moi mili? A nie zimno wam? A nie za wygodnie wam? Nie! A ja chcę nową sukienkę! A ja chcę w końcu dostać jakieś nowe auto! Czerwoną i koniecznie do samej ziemi! Z napędem na cztery koła! Z ogromną kokardą! Też może być czerwone! Z szeroką falbaną! I żeby było bardzo szybkie! A tułem wąska i z takim dużym rozcięciem! Czarna skóra w środku! Z dekoltem z przodu i z tyłu! Światła takie szerokie! Z aksamitu! Metalik, czerwony metalik! Na bale, na dyskotekę! Na wyjazdy z kumplami! Najpiękniejsze! Trzeba im jakieś nowe gry. Te się im już nudziły. Ja łóżko wam obiorę, a ja szaliczki ciepłe zrobię na zimę. No ciszej, moi drodzy, przynieście, obierzcie. Dajcie, zadbajcie. Przyniesiemy. Obierzemy. Damy, damy. Dbamy, dbamy. Tylko świeże wszystko, czyste. Wszystko zdrowe, najlepsze, najdroższe. Ledwo żyje. Och, mam żylaki. Krzyż mnie łamie. Czy tylko dobrze zadbałam o nasze dzieci? Nasze robaczki. Czy oby wszystko dostały? Przecież cały dzień staramy się jak możemy. Chyba nadszedł czas. Na co czas? Nasze dzieci już nie są dziećmi. Wyrosły, wydoroślały. Jak to? Jak to? Co? Dlaczego? Kto? Dzieci prawie nam dorosły. Jakie osły? Czyje osły? Dorosły. A, dorosły. To nie może być prawda. Trzeba dzieci oddać w świat. Co tam Jasiek tobie zjadł? Oddać w świat. A, oddać w świat. Nic nie mówcie. Mniejszy ból. Jutro ich zawiozę tam. Duże miasto, dużo szkół, nauka, praca. To już czas? Gdzie pojadą? W ciemny las? Czas już na nich. Nadszedł czas. A. Czas? Ale na co czas? Czekaj! Pamiętam drogę.
Jechaliśmy tu różnymi autobusami, a ja zapamiętałem, jak wyglądały. Najpierw jechaliśmy autobusem z kawą Jakobs, potem przesiedliśmy się do Kukurydzy Bonduel, dwa przystanki przejechaliśmy pampersami, a potem to tym tramwajem, to lotkiem tutaj dojechaliśmy. Jasiek, wszystko zapamiętałeś. Możemy wracać do domu, znamy drogę. Czekaj, jutro wracamy. Teraz się prześpimy. Oprzyj się. Jest mi zimno. Jestem głodna. Okryj się gazetą. Będzie cieplej. Gazeta najlepiej chroni przed zimą. Odkąd Gutenberg wynalazł druk, gazety bardzo się przydają. Fe, jaki on brzydki i brudny. I te pomięte, śmierdzące gazety. Ja miałabym się czymś takim okryć? Jestem głodna, słyszysz? Zrób co! Mam tu kawałek chleba. Co prawda trochę spleśniały, ale smakuje wybornie. Podzielę się z wami. Okropieństwo! Zjedz sam i odejdź. To zły człowiek dawał nam spleśniały chleb. Chciałem z wami podzielić się tylko tym, co mam. Zostańcie z Bogiem, oby nigdy chleba wam nie brakło. To zły człowiek. Dobrze, że sobie poszedł. Nie jest zły! Gdzie mieszkasz? Mój dom jest wszędzie. Gośka, popatrz, jakie auto! Full wypas, wow! Ale fura! Jaki kolor i siedzenia! A jakie ma światła! Pewnie ma niezłego kopa. No! A! Jakie dorodne dzieci! A co wy tu robicie, kochani? Sami jesteście? No, oczywiście, że sami przecież jesteśmy dorośli. No, no. Może miałabym dla was ciekawą propozycję. Tak? Jaką? Może my nie powinniśmy rozmawiać z tą nieznaną kobietą? Czekajcie! Prowadzę agencję modelek. Jeździmy po całym świecie. Jesteśmy sławni. Widowni. Światła. Piękne stroje. Pieniądze. To cudowne, Jasie. Zobaczcie. Back in motion.
I ja. Łapiecie się? Zaraz odjeżdżam. No nie. Czy pojedziemy tą piękną zabawą? Naturalnie. Siadaj. Ale to dobra kobieta. Chodź, Gośka, to dopiero okazja. Mamy piękną parkę. Tak, chłopak i dziewczyna. Nadają się. Już jadę. Dawaj partię. Trzymaj. Stawiam 1000. Ja daję 2. Przebijam. W pas. String. Ja mam pula. Kantujesz. To ty jesteś szulerem. Lepiej się napij, ale ja nie piję. To właśnie się napij. Thank you.
szczęśliwy, bo spotkałem ciebie, a ty spotkałaś mnie. Co z tego? I jest nas dwoje, a ja spotkam jeszcze kogoś, będzie nas troje, a ja... Śmieszny jesteś. Nie śmieszny, tylko radosny. A ja jestem śmieszna. Powiedziałaś to i już po smutku. Chodź, pobawimy się. Rzeczywiście, jest mi trochę lepiej. A w co chcesz się bawić? Belka! Berek? I co dalej? Ale pamiętam tą zabawę z dzieciństwa. Bawiliśmy się w nią na podwórku. Jasiek i inni. Jak dobrze było w domu. Mama, tata, ciotki, babcia. To wracaj do domu. Tak po prostu. Dom to takie miejsce, do którego zawsze można wracać. Berek! Jasiu, wróciłeś! Znalazłem go na śmietniku życia. Jest trochę poobijany, ale będzie żył. To ty. Dziękuję bardzo. Ja, Jasiek miał rację. Jesteś dobrym człowiekiem. Jasiek, wracajmy do domu. To nie dla nas. Masz rację, Gosiu. Nie ma jak dom. Wracajmy.